Witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Metro Exodus. Jesteśmy w tej chwili w tej siedzibie kniazia, no ale czas ruszać w drogę. Good hunting. Okej. Jak tu wyjść z tego? O, właśnie tak. Tylko słyszę, że mamy tutaj gdzieś wyładowania chyba. No właśnie. Zaraz zobaczmy na mapkę najpierw, gdzie my mamy się... Gdzie my mamy podążać, czyli mniej więcej tutaj. Mamy pierwszy znak zapytania. No dobrze. Chowamy mapkę i próbujemy się tam udać. Oczywiście demony elektryczne są tam, gdzie być nie powinny, bo nam tutaj usilnie będą przeszkadzać w naszej wyprawie. No ale dobra, zobaczmy, jak nam się tutaj to... Czekajcie, jak tutaj pójść, żeby to miało... Tamtędy chyba trzeba by było gdzieś, nie? Czekajcie. Już się zgubiłem, o co tutaj kaman. A, mam tutaj już odznaczone, dobra. Czyli teraz którędy? Miałem znak zapytania, ale widocznie gra reaguje z opóźnieniem. Czyli tędy muszę chyba iść, tak? No mniej więcej, dobrze. No to idźmy. W międzyczasie sobie dopompujmy Tihara. Bo bez tego przecież ani rusz. O. Tu już teren jest niestety. O. Kogoś mamy tutaj. Więc ostrożnie. No cóż. Wszyscy śpią. No to weźmy sobie amunicję. Zgaśmy może tą lampkę. Ktoś tu jeszcze śpi. Okej. Czyli towarzystwo już jest załatwione, rozumiem. No dobrze. Zapalmy z powrotem lampkę w takim razie i przeszukajmy sobie teren. Czy coś ciekawego tutaj znajdziemy? No tego to nie chcę. Tego to też nie chcę. Tu nie mamy nic. W sumie. O. No dobrze. A niech lampka się pali może. Tu weźmy sobie małe co nieco, no i ruszajmy dalej. Fajnie temat żeśmy rozwiązali, widzę. Zobaczmy na mapę. Gdzie my się znajdujemy? Aha, czyli mamy iść tam. No dobrze.
Skoro mamy iść tam, to chodźmy tam. O. Może tu się troszeczkę poskradajmy, żeby ich nie denerwować. Bo po co z nimi walczyć, skoro można ich w jakiś tam sposób, prawda, ominąć. Czy ja dobrze idę, tylko zobaczmy. Dobrze idę. No jak on mnie nie zaatakuje, to ja jego też nie. No dobrze. Słyszę, że się chyba teraz obudziły. Zobaczmy, co tutaj za notatka. Jeżeli ktoś ma ochotę, to można sobie zrobić stop klatkę i poczytać. Ja czytać nie będę, bo szkoda na to czasu. No i koniec. No dobrze. Coś tam się na zewnątrz dzieje. Jakieś niesamowite odgłosy. Aż strach, słuchajcie, wychodzić. No ale tu więcej nic nie ma. O! Jakby trochę ucichło. O, a co to mi się zrobiło? Wyskoczyło mi z gry. No, wskakujemy z powrotem. Dobra. No niestety tak czasami się zdarza, że po prostu gra odmawia współpracy. O. O. Nieładnie tak do bohatera. Dobra, napójmy sobie Tihara. I może... Oj, nie to chciałem. Zaraz, czym to się brało? Nie to chciałem. Chciałem się dostać do mojego plecaka. O, jest. Widzicie, zapomniałem, czym to się robi. Tego na pewno sobie zrobimy. I tutaj sobie doprodukujemy odrobinę więcej amunicji. Dobrze. No dobra, czyli miejscóweczkę mamy zaliczoną. Lecimy na następną miejscówkę. Gdzież to następna miejscówka jest tutaj? Akurat się pokryła nasza pozycja czyli tutaj mam iść. Dobra. Lokacja jest, kierunek obrany, cel jest. Fajnie. Idziemy sobie powolutku.
kolejna jakaś. Zobaczmy, co tu widać przez okno. Niewiele. Kaseta, posłuchajmy. Miejscóweczka, ale zajmijmy się warsztatem. Maska trzeba trochę. A to co to jest? Wito przedłużonym działaniu. O, dobre. A to wzmocniony hełm. Teraz zastanawiam się, co sobie bardziej wziąć. Czy to będzie mi bardziej potrzebne, czy to? Chyba wiecie, wezmę jednak to, ten wzmocniony hełm. To może być bardziej przydatne, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że to może być bardziej przydatne. Zobaczmy, jak stan broni. Tu maksimum. Tu maksimum. Tu maksimum. No dobra. No to co, idziemy dalej, bo tu nie ma co się obcyndalać. Na razie z miejscówki korzystał nie będę. Zobaczmy, co jest tutaj na mapce przed nami. Aha, czyli kolejna jakaś tam zagadka. No dobrze. O! Słyszę jakby jakieś... Patrzę, czy tutaj nie ma, słuchajcie, jakiejś niespodzianki. No nieciekawie to wygląda. Prawdopodobnie obok słyszeliśmy bandytów. Podpalmy tą pajęczynę. No i chodźmy dalej, bo to szkoda czasu. Tu jeszcze coś jest. Zajrzyjmy. Dobra. Dobra. Tu więcej nic chyba nie ma. O, tu jeszcze coś mamy. I jakieś suweniry. Jakieś przetwory, książki. Jak ktoś lubi czytać, to może sobie wziąć coś do poczytania. A znam takich wśród moich widzów, znam, którzy magazynują i chomikują książki. Także z tego miejsca pozdrawiam ich serdecznie. A my idziemy dalej. To jest zamknięte. No dobrze. Skoro to jest zamknięte, to chyba pora się przedostać tędy. Tylko tutaj, żeby kogoś... O, proszę. Hey, what's that fucking noise? Fucking what? Ah, fucking shit! O kurde, wzbudziliśmy alarm niestety. Chciałem po cichu to załatwić, ale nie wyszło. Chciałem go od tyłu zajść. Ktoś jeszcze tutaj? No na razie chyba nie.
some kind of dumbass if we can't find his ass if he hides. We gotta find him and teach him about respect. Huh. One bitch is gonna have a bad day pretty soon now. That's just like a feeling I have. A, oto żeśmy chyba zawadzili. I on usłyszał hałas, wiecie? No chciałem to załatwić po cichu, ale nie wyszło. No niestety. Dobra, skończmy to. Jeszcze tam na górze ktoś jest chyba. Guys, what the fuck is that? Down the... Over here! He's here! Ta. They fucking got one of ours! We're getting fucked! Take this, you bitch! Hey, don't shoot me! I give up! You won, man! Okay. That dude is one smooth operator. Got me. Zaraz. Nie ma problemu, tylko poczekajcie chwilę. Jeszcze chwilę wytrzymacie. Chyba. A ja tutaj zrobię sobie mały rekonesans. Może coś mi się ciekawego... Dobrze, zaraz was uwolnię, spokojnie. Poczekajcie jeszcze chwilkę. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Wiem, spokojnie. Wypalimy sobie. Muszę tutaj najpierw troszeczkę pochodzić sobie i pozbierać co nieco. Oczywiście, że was nie zostawię, spokojnie. Tylko jak was mam... Aha, muszę to przestrzelić chyba. Dobra, odsuń się, gościu. Let us out, please. You're not a bandit. I can see that. No dobrze, ale odejdź od tego, bo ja chcę przestrzelić kłódkę, Mośku. No. Dotarło do niego. We will pray for the salvation of your soul for as long as we live. God bless you. Prayer is great, but I'd like to thank you with something more substantial. To znaczy? Listen close. There's a room in the terminal. We bring all the sinful things there for the fish to purify them. Here, take this key. You're a sinner anyway, and there might be something of use for you there. No dzięki. Simon, you mustn't. Silentius will excommunicate you for that. He won't if you don't tell him. Or perhaps you'd rather die here, by a heathen's blade. Oh, of course not. I won't tell. Let's give him some time to rest, then we'll walk back to the bridge, with the Lord's help. No dobra. Yes, his will be done. Może jakoś coś wam jeszcze pomóc tutaj. No widzę, że chyba nic więcej nie potrzebują ode mnie.
Więc cóż, jeszcze zwiedźmy sobie tutaj małe co nieco. Doładujmy troszeczkę akumulator i może coś pozbierajmy jeszcze przed odejściem, co się da. O, woda. Nie można użyć wody. O, tu mamy wyjście drugie. Ale czy my chcemy już wychodzić? Jeszcze chyba nie. To niech będzie otworzone oczywiście. Ale my jeszcze tutaj chwilkę poeksplorujemy. O, grzybek świecący. Patrzę, co tu jest jeszcze. Tam widzę kolejnego grzybka. I to podwójne, potrójne nawet, proszę. Dobra, jeszcze zwiedźmy sobie pięterko. Ale tu chyba już więcej nic nie było. No. Poza takimi drobnymi rzeczami. O, mam już pięterko. Spadłem. Na szczęście nie ma konsekwencji tego upadku. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze na górę, bo ja bym chciał tą górę troszeczkę jeszcze spenetrować. A. Tu jest ten gość, którego żeśmy załatwili. W zasadzie dwóch. Tu są jakieś... A, zapalmy, niech się pali. Tam jeszcze coś wydaje mi się, że jest. Tędy żeśmy weszli. No tu już chyba więcej nic nie ma, słuchajcie. A, spadłem. No dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tylko teraz tak, gdzie my idziemy? Gdzie my jesteśmy? Weźmy sobie może mapkę i popatrzmy. Aha, czyli tu żeśmy już temat załatwili. Dobra, czyli lecimy sobie prosto. Czyli lecimy sobie prosto, prosto, a potem cały czas prosto. O, o, anomalia elektryczna. Wolałbym to ominąć w jakiś tam sposób. W ogóle to sobie wyłączmy tę latarkę i co najwyżej jeszcze doładujmy odrobinę akumulator. Dobra, gdzie my się mamy kierować teraz? Aha, czyli mniej więcej w tamtą stronę. Tutaj coś mamy dziwnego. Ale czy tu coś jest? Czy tu nic nie ma? O, mamy coś. Chemię. I tu mamy coś jeszcze. Bardzo ładnie. Ale ta anomalia już mogłaby sobie pójść. Gdzie ona jest? A, tam jest. One czasami pojawiają się, z tego co zauważyłem, i znikają w zupełnie jakiś tam przypadkowy sposób. Czyli mniej więcej w tamtą stronę mamy iść. Czyli tam, gdzie anomalia. A jeszcze tutaj zajrzymy do sąsiedniego pomieszczenia. Jakiś to kontener chyba. O, 13 chemii, bardzo ładnie. Dobry kierunek obrałem? Mniej więcej. No dobra, idziemy górą. Anomalia niech sobie leci dołem, a my sobie pójdziemy górą, jeżeli mi się uda tylko wyjść na tą skarpę.
Udało się, patrzcie. Fajnie. No i gdzie my mamy teraz się zaudawać? O, czyli jesteśmy w prawie na wprost tego czegoś, czego szukamy. To chyba będzie to. No chyba tak. Cokolwiek by to nie było. Nie widać tutaj jakichś nieprzyjaznych stworzeń. Tutaj nic w środku chyba nie ma. Nie ma. Dobra. O, rozdeptałem coś, nie wiem co. Dobra. Wchodzimy. O. Miejscóweczka. Warsztacik. No, żyć nie umierać, słuchajcie. Można zrobić sobie stop klatkę i poczytać. Jakaś radiostacja czy coś, nie wiem co to jest. Jakieś urządzenie w każdym razie. Ognisko, fajnie. Znaczy ognisko, palenisko. Dobrze, zobaczmy co możemy sobie tutaj dorobić, co wyczyścić. No na pewno sobie dorobimy odrobinę filtrów, bo mamy w tej chwili sporą ilość surowców. Tu więcej nic nie jesteśmy w stanie zdziałać. Wyczyśćmy sobie broń. O, tu mamy coś. No dobra. Niech będzie. Tutaj, dobra, to nie. Tu wyczyścić się już nie da nic. Tu mamy wszystko, tu jeszcze doczyśćmy. Tu. A co tu jest? Tu jest do naprawy maska i ładownice. Dodatkowo amunicję. Regulowane pasy zapewniają komfort noszenia, kieszenie na naboi posiada oddzielne klapy, dzięki którym nie będziesz musiał martwić się o hałas, ani to przeszkodzić swoje zapasy. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Tylko teraz tak. Zobaczmy, czy coś... O, patrzcie, teraz mogę więcej dorobić. Pięknie. O, super. O, i więcej do Tihara mogę mieć. Patrzcie, to jest to, co było nam potrzeba. Tego więcej się nie da, ale tych nabojów możemy mieć więcej. Tego więcej, tego więcej, tego więcej już nie możemy. No dobrze, pięknie. A, bo nie mamy już też surowców. Też surowce nam się skończyły. No nic, po drodze dozbieramy. Po drodze dozbieramy sobie. A ponieważ jest możliwość przespania się, więc sobie odpocznijmy. Aha, maskę mieliśmy cały czas założoną. No dobra. Śpimy sobie do nocki. I na tym będziemy kończyć odcinek. Także zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. I do spotkania. Jeszcze zobaczmy, jak nam nocka minie. No tak, i pobudka. Dobrze, trzymajcie się, na razie, cześć!